Kawa to jest tak naprawdę chyba najpopularniejszy produkt spożywczy, jeden z najpopularniejszych i drugi po wodzie najpopularniejszy napój na świecie. Rocznie na świecie wypija się 400 miliardów filiżanek kawy, także kawa zajmuje bardzo istotne miejsce wśród produktów, którymi otaczają się ludzie, a to, co jest ważne dla naszych klientów, jest też bardzo ważne dla nas. Dlatego kawa jest taką naszą pozapaliwową, wielką wartością i jeżeli chodzi o kategorię kawy, to to jest jedna z najważniejszych kategorii w sklepie, której poświęcamy bardzo dużo uwagi i w którą bardzo, bardzo dużo inwestujemy. Stacja benzynowa jest drugim miejscem po domu, w którym najchętniej sięgamy po kawę. Kawiarenki Wild Bean Cafe powstały blisko 12 lat temu i przez ten czas dość mocno ugruntowały swoją pozycję, jeżeli chodzi o ofertę kawy, oferty przekąsek, które są serwowane razem z kawą, ofertę śniadaniową, ofertę lunchową. No i dosłownie pod koniec zeszłego roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby dokonać pewnej metamorfozy, jeżeli chodzi o nasze kawiarenki Wild Bean Cafe. Pojawiło się tak zwane nowe ubranie naszych kącików gastronomicznych, nowy design. Najważniejszym chyba elementem składowym nowego projektu, takiej ewolucji, jest program Barista. Program Barista umożliwia klientom wybór odpowiednich komponentów do przygotowania najlepszej kawy. Oferta Wild Beana dzisiaj właściwie nie różni się od tego, jak wygląda oferta kawy w znanych kawiarniach na tak zwanych high street corners, czyli w centrach miast. Zamierzamy ten nowy design, który wprowadziliśmy, nową ofertę, rozwijać na kolejnych stacjach. W tym roku zaczęliśmy rollout tego konceptu na kilkudziesięciu stacjach. W perspektywie najbliższych 2 lat zamierzamy wprowadzić całą tą ofertę na kolejnych lokalizacjach. Dzisiaj mamy 420 kawiarenek Wild Bean Cafe. To są zarówno stacje własne, stacje partnerskie. Udaje nam się przekonywać naszych partnerów, żeby inwestowali również w ofertę Wild Beana, bo ta oferta przyciąga klientów i umożliwia tak naprawdę tworzenie spójnej oferty sieci BP na całym rynku.